Dzień dobry, tu Litwa Nieoczywista. Ja jestem Ewa. A ja Ania. Ewa jest dzisiaj wyjątkowo podekscytowana, ponieważ tematem dzisiejszego programu będzie coś, co wprost uwielbia, czyli małe miasteczka, na punkcie których ma lekkiego bzika. Tak naprawdę ja bym mogła w naszym programie opowiadać wyłącznie o nich, ale Ania się nie zgadza. Bo to jest nuda. To nie jest nuda, to jest po prostu coś, co jeszcze jest nieodkryte. Proszę Państwa, większość mieszkańców Litwy mieszka w niedużych miejscowościach, ale z jakiegoś powodu omijamy te miejsca, nic o nich nie wiemy. Na przykład, co wiesz o Nowych Święcianach? No nie kojarzą mi się z niczym ekscytującym. I to się dzisiaj zmieni. Nadciągamy! Można powiedzieć, że miasteczko narodziło się tutaj, przy torach. W 1861 roku powstała tu stacja kolei Sankt Petersburg-Warszawa i zaczął się ruch. A, ale chyba się skończył. Dzisiaj wygląda na to, że nie ma tutaj nic. Nic podobnego. Za chwilę spotkamy się z osobami, które przyjechały tu z Wilna specjalnie po to, by osiedlić się w Nowych Święcianach na stale. Dowiemy się, czy odnaleźli w Nowych Święcianach to coś. Na przykład sens życia. Witam serdecznie. Jak Państwo się tu znaleźli? Odwiedzałem znajomego w Wisegini i wracałem od niego pociągiem do Wilna. Na stacji w Nowych Święcianach pociąg zatrzymał się na 10 minut. Wtedy wyjrzałem przez okno. Popatrzyłem na te lasy, na okolicę i to, co zobaczyłem, bardzo na mnie podziałało. Po miesiącu wróciłem tutaj, żeby sprawdzić, dlaczego to, co zobaczyłem, wywołało we mnie takie miłe uczucie. Kiedy wyszedłem z pociągu, poczułem się jak w domu i zdecydowałem, że tu zamieszkam. Co tu można robić? Egzystuje przekonanie, że coś trzeba robić, a czasem jedną z największych wartości może być nie robienie niczego. Odpoczynek, świadomość bycia w swoim ciele i odczuwania życia, które po prostu się toczy. A jeśli chcesz coś robić, to zajęcie z łatwością można sobie wymyślić. Tak też zaczęła się nasza działalność. Chcieliśmy oglądać filmy, więc wymyśliliśmy wieczory filmowe. Zaczęliśmy organizować koncerty, bo sami chcieliśmy słuchać muzyki. Musieliśmy wszystko zorganizować sami. Czy po przeprowadzce z Wilna musiał Pan przejść detoks od bodźców? W pierwszym roku po przyjeździe naprawdę odczuwaliśmy wielką chęć wstrzyknięcia sobie jakiegoś hałasu. Czegoś, co zagłuszyłoby myśli. Kiedy zostajesz sam na sam ze swoimi myślami, musisz zmierzyć się ze swoim wewnętrznym dyskomfortem, któremu nie miałeś czasu przyjrzeć się żyjąc w dużym mieście. A propos życia, z czego Państwo żyją? Jednym z takich miejsc, gdzie pracują przyjezdni, jest studio Silta Siaure, gdzie pracuje moja żona i wszystkie okoliczne architektki. A ja pracuję przy projekcie Port Przemysłów Kreatywnych, realizowanym przez lokalny samorząd. Jest to projekt mający jednoczyć pod swoimi skrzydłami twórcze osoby z naszej okolicy, wzmacniać lokalną kulturę i tworzyć korzystną dla kreatywnych ludzi infrastrukturę. Czy dla mieszkańców Nowych Święcian jest już Pan swój, czy wciąż jest Pan przybyszem z Wilna? Obce. Nigdy nie będę swój. Przybyliśmy z różnych środowisk programowania społecznego. Jesteśmy takimi dziwakami, a dziwak, czy to miejscowy, czy to przybysz, zawsze będzie po prostu dziwakiem. Przez miejscowych możemy być więc odbierani w pewnym sensie jako zagrożenie. Pojawił się nieznany gatunek. Dobrze trafiliśmy, bo my z Anią uwielbiamy szaleńców, dziwaków. Tak, same też nie należymy do normalnych. Bardzo chciałabym zobaczyć to miejsce, gdzie Państwo pracują. Pokaże nam Pan? Pokażę. Uuu, niezłe biuro. A co to takiego? To Pan tak w ramach pracy na tym patrzy? Czekaj, teraz ja. Prawie. Teraz ja. Nie no! No to spróbujmy. Widzisz, co się robi w Nowych Święcianach. Warto wyprowadzić się z Wilna. Człowiek od razu jakieś nadprzyrodzone moce zdobywa. To Pan się w Nowych Święcianach tego nauczył?
Nie ma to za bardzo czego się uczyć. Nie, to jest w ogóle prościzna. Trzeba tylko odrobinę siły mieć i tyle. My tylko udajemy z Ewą, że nie umiemy. Tak, żeby było ciekawiej. A co to jest ta rura taka? Ja lubię rury. To jest didgeridoo. Kupiłem od człowieka mieszkającego w okolicy. Jest zrobiony z lokalnych litewskich materiałów. To jest lokalny australijski produkt. Brzmi mniej więcej tak. I co? Jak miejscowi to słyszą, to niby nie wzywają policji. Używamy go przede wszystkim podczas spotkań przy ognisku. To jest gong czy patelnia? Jedna z nazw tego instrumentu to księżycowy bęben. Czuję, że damy radę. Pewnie. O ludziach ze wspólnoty Port Leśny jest głośno co jakiś czas. Litewskie wsie i miasteczka szybko się wyludniają, więc dziennikarze chętnie piszą o szaleńcach, którzy uważają, że Wilno, Kowno i Klaipeda nie dorastają do pięt nowym Święcianom. Osiedlili się tu już architekci, fotograf, tancerka i dwóch przedsiębiorców. Żartujemy z Anią, że jeśli się nie pośpieszymy, niedługo w miejscowości zabraknie nieruchomości do kupienia. Na szczęście na spotkania organizowane przez wspólnotę zawsze będzie można wpadać. Ot tak. Z Wilna jedzie się tu pociągiem zaledwie godzinę. No fantastycznie. Biuro marzeń, praca marzeń. Można powisieć, pograć, w wolnym czasie popatrzeć na święciańskie lasy. To dopiero początek. Teraz idziemy na spotkanie z osobą, która o sobie pewnie powie, że jest tutejsza. I zapytamy, co ona myśli o tych wspaniałych emigrantach, którzy zmieniają życie społeczności Nowych Święcian. Ciekawe, czy też gra na czymś w przerwie obiadowej. Na didgeridoo. Nowe Święciany urzekają. Jest tu spory ruch, jest życie. A jeśli ma się ochotę na sushi, zawsze można skoczyć do odległych o 12 km Święcian. Pizzę ponoć też da się stamtąd zamówić na telefon z dowozem. A tak na serio, skarbem Nowych Święcian jest Żejmiana, jedna z najbardziej czystych litewskich rzek. Idealna zarówno do spływów kajakowych, jak również do tego, by usiąść na jej brzegu i marzyć, marzyć, marzyć. Co miejscowi mówią na temat tych przyjezdnych z Wilna? Cieszą się, dlatego że ludzie, którzy przyjeżdżają do małych miejscowości z dużych miast, mają zupełnie inne tempo życia, inny rytm. W herbie Nowych Święcian jest złoty rak. A dlaczego akurat rak? Dlatego że w całym rejonie święciańskim mamy aż 283 jeziora. Mamy też rzekę Żejmianę. Nasz cały region jest pełen wody. Od 1934 roku działała tu rakownia. Skupowano tu raki z całej okolicy, a później sprzedawano je nawet za granicę. Przewożono je żywe we mchu i po drodze jeszcze je karmiono. A czym? Marchewką. Nowoświęciańskie raki, które jedzą marchewkę w swojej ostatniej podróży. W mchu. W mchu. Tylko na Litwie nieoczywistej. A w dalszym ciągu państwo lowicie te raki? Miejscowy gatunek jest pod ochroną, ale są gatunki obce. Czyli ten inwazyjny gatunek można jeść na zdrowie i nie ratujemy raki miejscowe. A czym te przyjezdne są winne temu, że ich przywieziono tutaj? No bo tępią te biedne miejscowe maluszki. Ale przecież nie same tu przyjechały, ich przywieziono. Zjeść je. Zostawić. Zjeść je. Ocalić. Oprócz raków są tu też pociągi. Jak ci przyjedzie do Nowych Święcian, to jest od razu mapa, wiadomość. Przyjeżdżę pociągiem.
wsiada się w kajaczek i co? I się płyniemy. Płynie się rzemianą, tam i z powrotem, a później szyszeczki, listeczki, czyli idziemy do lasu. Bez wątpienia. Jeśli chce się pospacerować po lesie, nacieszyć oczy przyrodą, to zapraszam do odwiedzenia Puszczy Łabonarskiej. Jest tam mnóstwo grzybów, jagód, można też wędkować. Sprawdzimy, Aniu, zabiorę cię do lasu. To nie jest zwykły las. To Puszcza Łabonarska, a w niej rodzina. Ona, on i trzech synów. Ona dzieciństwo spędziła w bloku na 9 piętrze. On pochodzi ze wsi z drugiego krańca lasu. To gospodarstwo kupili za cenę mieszkania w Wilnie. Żyją po swojemu. Założyli organizację pozarządową Labas Noras i mówią, że wcale nie mieszkają w centrum puszczy, tylko w centrum świata. Co można robić w środku lasu? Uczymy śpiewu. Moja żona uczy przędzenia, tkania, wyplatania pasów, uczy tradycyjnych pieśni litewskich. Ja organizuję zajęcia muzyczne, uczę gry na bębnach. Dużo naszych zajęć jest związanych z muzyką. Akurat budujemy nowe pomieszczenia, gdzie będziemy mieć specjalną salę do takich zajęć. Będziemy mogli przyjmować gości nie tylko latem. Normalnie, co roku, latem na tej łące rozbija się mnóstwo namiotów. Organizuję też poznawcze wędrówki po lesie. Akurat wkrótce zaczną się wyprawy podczas nowiu księżyca. To nocne wędrówki po lesie, kiedy panuje prawie absolutna ciemność. Nów jest bardzo ciemną fazą księżyca. I po 2-3 godzinach w takiej ciemności człowiek odzyskuje dawną ostrość widzenia. Kolejnej nocy widzi się już inaczej. Organizuję także z przyjaciółmi leśny cyrk. Rozciągamy między drzewami liny, zbieramy w lesie różne kije, którymi później żonglujemy, ćwiczymy w ten sposób nadgarstki i ręce. My z Anią się nadajemy do cyrku. O, piesek do nas przyszedł, dzień dobry. Cześć, on też chodzi na linie? Liny zostawiamy sobie jednak na deser, bo z kontuzją trudno prowadzi się program. Teraz idziemy pooglądać gospodarstwo. A co to jest? Klon! To jest sok z klonu. Można spróbować? Sok z klonu z samego środka puszczy. Proszę. Każdy król zawsze miał swojego próbowacza. Dlatego ja zaczynam. Pyszny, słodziutki. Wspaniały. Proszę. Możemy odstawić. Te kozy to są kozy leśne. Chodzą sobie po puszczy. Proszę zobaczyć, jak wygląda ich teren. To nie jest trawniczek. To jest prawdziwa, pierwotna, dzika litewska puszcza. W tej chwili mleka dają niewiele, ale normalnie starcza go i dla nas, i dla gości. Żona pije kawę z mlekiem kozim. Czasem robimy też sery twarogowe. W zeszłym roku padły 2 kozy. To z ich skóry będą bębny. I bębenki, i mleko, i sery, i nawóz. Wszystko w jednym. Proszę Państwa, litewskie kozy jedzą choinki. Naprawdę? I smakuje Ci to? Proszę, proszę, proszę. Oj, baluch. Naprawdę. Głodne nawet od Ciebie zjedzą. To chodźcie, pogramy na tych bębnach. Te bębny są włosione. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To Pana żona? Tak, to moja żona. Czy są to bębny, które Państwo sami zrobiliście? Nie do końca sami. Ziemia zrodziła drzewa. Jeleń wyhodował skórę, łoś wyhodował skórę. A to czyje futerko? Kozła. A u Pana? U mnie jest koza. Jak miała na imię? Grasilda jej było. Proszę wziąć pałki. Musimy się teraz połączyć we wspólnym rytmie. Brzmi Puszcza Litewska. Często Państwo muzykują? Tak, przynajmniej raz w tygodniu śpiewamy tradycyjne litewskie pieśni podczas wyrabiania ciasta na chleb. Dobrze, a teraz czas na wielkie show. Chodzenie po linach.
Naprawdę? Chcemy to zrobić? Nie. Ale idziemy. Idziemy. Co? Clue dzisiejszego programu? Taniec na linie. Wielki finał, proszę Państwa. Dobra, muszę powiedzieć, jak to się robi. Trzeba zdjąć buty, tak? Tak jest. To zdejmujemy buty. Wygląda niewysoko. Cała sztuka polega na tym, żeby stać na jednej nodze, lekko ugiętej w kolanie, i potem przerzucamy ciężar ciała na drugą nogę, ręce nieco wyżej, zgięte w łokciach, i jeszcze oddychamy. Przypominam, że Ania na początku programu mówiła, że małe miasteczka są nudne. Powoli. Dasz mi numer swojej pedikurzystki? Zmieniamy. Czekaj, Ewa, bo pomów, żeby jeszcze oddychać do tego wszystkiego. Zapraszamy. Nie daruję jej tego. Wzrok w jeden punkt. Ja patrzę na linę. Szybko zmieniamy nogę. Syn też chciałby spróbować. Dziecko teraz. Zapraszamy. I to jest ten moment, kiedy będzie nam z Anią bardzo, bardzo wstyd. Bo w życiu tak jest, że nieustannie trzeba łapać równowagę. Między życiem zawodowym a rodzinnym. Między staniem w korkach a błąkaniem się po lesie. Między ekscytacją a nudą. Proszę Państwa, tylko w Nowych Święcianach można się nauczyć sztuki życia. Zapraszamy więc do Nowych Święcian i do oglądania następnych odcinków Litwy Nieoczywistej. Do zobaczenia! Do zobaczenia! A nie, nawet nie potrafię stać w jednym miejscu. Do tutisa, ja też nie, idziemy. Ale ja nie potrafię naprawdę jednym stać nawet. Ty normalnie idziesz po tym? Nie, walczę. Są takie momenty, że się da, ale... Ja mogę być kobietą upadłą, ty nie możesz być kobietą upadłą. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami w tym odcinku Litwy Nieoczywistej. Do zobaczenia. A teraz powiedz to na linię.